Witam serdecznie, witam ponownie, Piotr Nisztor, a teraz kolejny gość, Adam Bielan, europoseł, lider Republikanów. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Przygląda się pan pewnie temu, co dzieje się obecnie w Senacie. Gorąca dyskusja nad wnioskiem o odwołanie ze stanowiska marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i pytanie, czy spodziewa się pan, że jednak uda znaleźć się większość dla tego wniosku i odwołania Tomasza Grodzkiego z tego bardzo ważnego stanowiska. Nie mam wątpliwości, że Tomasz Grodzki powinien podać się do dymisji. Tak naprawdę ta debata nie powinna się odbywać, dlatego że on już dawno powinien się podać do dymisji. Jego słowa były skandaliczne, haniebne. Opluł swój kraj w bardzo ważnym momencie, w bardzo trudnym momencie, kiedy tyle dzieje się za naszą wschodnią granicą, kiedy toczy się wojna. Trzecia osoba w państwie, bo tak zwykł o sobie mówić, Tomasz Grodzki w tym czasie znajduje czas, żeby napluć na Polskę. W momencie, w którym cały świat patrzy na pomoc, którą miliony Polaków niosą Ukraińcom, na pomoc, którą rząd i inne organy władzy, administracji publicznej, samorządy niosą Ukraińcom, wszyscy podkreślają bezprecedensowy charakter tej pomocy. Od II wojny światowej nie mieliśmy do czynienia z tak szybko narastającym kryzysem humanitarnym. W ciągu tygodnia w Polsce znalazło się ponad milion uchodźców. W żadnych z dotychczasowych konfliktów na naszym terytorium takiego tempa ucieczki ludzi nie obserwowaliśmy. No a Tomasz Grodzki w tym czasie atakuje nasz kraj, dając paliwo tym wszystkim, którzy za Polską nie przepadają i którzy przybierali nogami, żeby nas zaatakować. No właśnie, jak bardzo te słowa, które skierował Tomasz Grodzki do Rady Naczelnej Ukrainy, wpłynęły negatywnie, szkodliwie na wizerunek naszego kraju? No, Grodzki nie jest specjalnie znanym politykiem poza granicami Polski, ale oczywiście propagandowo były to słowa bardzo chętnie używane przez w mediach niemieckich, czy też w mediach rosyjskich oczywiście. Bo każdy powód, żeby zaatakować Polskę, w niektórych kręgach jest wykorzystywany. No, zdecydowana większość polityków europejskich jednak zdaje sobie sprawę, że Polacy pokazali olbrzymie serce i w momencie, w którym większość krajów europejskich nie jest dzisiaj nawet w stanie finansowo pomóc Ukraińcom, my oddaliśmy im nie tylko swoje domy, mieszkania, ale przecież szkoły i szpitale. Pomoc, którą niesie Polska, jest znacznie bardziej rozbudowana niż na przykład ta, którą niosła Turcja uchodźcom z Syrii. To w takim razie ponownie jeszcze raz pytanie, czy uważa pan, że jednak ten wniosek o odwołanie marszałka Grodzkiego zostanie przez większość senatorów poparty? Jestem tutaj pesymistą. Jeżeli senatorowie tej kruchej, ale jednak większości, 51 osób, nie domagali się przez tyle miesięcy od Tomasza Grodzkiego złożenia immunitetu, debaty w tej sprawie po to, żeby stanął przed sądem, mógł bronić swojego imienia, przecież stawiane mu są bardzo ciężkie zarzuty korupcyjne i to korupcji w takim najbardziej podły sposób zorganizowanej, bo wymuszanie środków finansowych, jeżeli do tego doszło od osób, których życie, zdrowie jest zagrożone, no jest zwykłą podłością. Jeżeli Tomasz Grodzki nie był w stanie i tchórzył przed tym, żeby stanąć przed sądem, a jego koledzy z Senatu nie widzieli w tym niczego złego i wspierali go, no to trudno być optymistą przed głosowaniem, które odbędzie się po tej debacie. No właśnie, przy okazji tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie, tego brutalnego ataku Rosji na ten kraj, sporo mówi się o naszym bezpieczeństwie, sporo mówi się o zwiększaniu, cały czas zwiększaniu potencjału obronnego Polski, ale mówi się też o tym, że każdy z nas powinien zacząć dbać o to, aby posiąść kompetencje, umiejętności związane chociażby z obsługą broni. I pana partia, Partia Republikanów, projekt zmian przepisów przygotowała, aby no,
Polacy mogli mieć łatwiejszy dostęp do broni. Dlaczego? I czy to nie będzie takim problemem, że im więcej broni, tym więcej na przykład różnego rodzaju zjawisk kryminalnych? Po pierwsze, ja wierzę w mądrość Polaków. My jesteśmy dzisiaj najbardziej rozbrojonym społeczeństwem, państwem w Europie poza Watykanem. Statystyki tutaj nie kłamią. Jest wśród Polaków znacznie mniej posiadaczy broni niż we wszystkich krajach ościennych, w Niemczech, w Czechach, na Słowacji czy oczywiście w Rosji. Więc my chcemy zlikwidować, Partia Republikańska chce zlikwidować szereg absurdów, które obecnie obowiązują, na przykład fakt, że funkcjonariusze służb mundurowych, blisko 200 tysięcy tych funkcjonariuszy, często muszą starać się o pozwolenie na posiadanie broni przez 3-4 lata. Ja sam znam takie przypadki funkcjonariuszy Gromu, którzy po 3 latach wciąż nie mają pozwolenia na posiadanie broni. Więc z jednej strony usunięcie wielu absurdów, które są w obecnie obowiązującym systemie, chociaż my utrzymujemy egzaminy, my utrzymujemy również badania psychologiczne, nie rezygnujemy z tego. Z drugiej strony staramy się zmniejszyć bariery administracyjne, które dzisiaj są tworzone w przypadku procesu budowy nowych strzelnic. W Polsce jest bardzo niewiele nowych strzelnic, zarówno tych wojskowych, jak i przede wszystkim jest bardzo niewiele strzelnic otwartych dla osób cywilnych. Chcemy te bariery zredukować tak, żeby każdy Polak, nawet ten, który nie chce posiadać broni albo nie może posiadać broni w swoim domu czy mieszkaniu, mógł na strzelnicy w bezpieczny sposób doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. I po trzecie, nasz minister sportu przygotował specjalny program promowania strzelectwa wśród młodzieży. Ten program niedługo zostanie przedstawiony opinii publicznej i uruchomiony jeszcze w tym roku kalendarzowym. Bo ważne jest, żeby młodzi ludzie, jeżeli mają taką potrzebę, odczuwają taką potrzebę, mieli w taki nieskrępowany sposób dostęp do strzelnic i mogli w tym sporcie, bo to jest przecież też sport, się doskonalić. Musimy zdawać sobie sprawę, że Polska najprawdopodobniej niestety na wiele lat stała się krajem frontowym. Graniczymy z bardzo agresywnym mocarstwem, które jest wobec nas niezwykle niechętne, mówię tutaj o Rosji. I to będzie oznaczało szereg zmian w naszym społeczeństwie, między innymi zmianę podejścia w dostępie do broni palnej. No i to są bardzo ważne kwestie. Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, no, że powinien przynajmniej mieć kompetencje, możliwości, narzędzia do tego, aby obronić się przed agresją. A ja bardzo dziękuję mojemu gościowi, Adam Bielan, europoseł, lider Republikanów. A ja zachęcam Państwa w dalszym ciągu do pozostania z Telewizją Republika.